Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Tutaj przedstawiam dzisiaj moje ustawienia z oczywiście kierownicy Logitech G920, które są następujące, tak wchodzimy w ustawienia, sterowania, przełączamy na kierownica i ustawienia zaawansowane. To jest oczywiście mój własny profil z oczywiście drążkami czy manetkami zmiany biegów właśnie w kierownicy mam nastawione więc tak. Wibracje Mam oczywiście włączone, żeby mi informowały, czy jadę już na boku, czy nie, bo jak jadę prosto, i troszkę zarzucimy na bok, zaraz zaczyna wibrować. To mam oczywiście wyłączone odwrócenie i tak. Wewnętrzna martwa strefa osi, Czyli to mam tak na normalnie, jak było. Ljaność kierowania mam na ustawione na 60. Prawdopodobnie tak jak było, nic nie zmiałam, bo próbowałem to lewo, prawo, do no to. Bo tak było nawet dobrze. A, czyli 50 ustawiłem, czyli na 10. Ok, następne mam martwa strefa osi. przyspieszenie mam na 0, i przyspieszenie mam na 100, czyli też podstawowo, czyli jakby ktoś nie wiedział, tam jest opis, ale jak naciskamy pedał gazu, że od razu, oczywiście, przyspiesza nam w grze nie ma żadnego opóźnienia czy coś. Bo jakbym dał na przykład na 10 bym lekko nacisnął, to nie byłoby żadnego przyspieszenia. Wewnętrzna oś hamowania, wewnętrzna martwa strefa oś hamowania, czyli na zero mam, czyli lekciutko nacisnę, już hamuję, a tu przystawiłem sobie na 35, żeby nie wciskać tak głęboko tego pedału hamulca, jak na samym początku musiałem się męczyć. Czyli ustawiłem na 35, dla mnie jest takim idealną wartością. Miałem wcześniej na 20, to było minimum, ale to było troszkę za mało, więc podwyższyłem do 35. Co mam dalej? Wewnętrzna marka sterowa osi sprzęgła mam na 10, czemu? Czemu mam na 10? Bo jak naciskam lekko już, naciskam wcześniej lekko już pedał sprzęgła, to już, jak miałem dodany gaz, to już gazu było mniej już. No to jak działa tak samo jak w normalnym samochodzie. Czyli jak mam teraz lekko wciśnięte, szkoda, że nie mam kamery. Niestety, coś kamera mi szwankuje. Niestety, materiały te będą się pojawiać z kamery. Spróbuję to naprawić. Niedługo możliwe, że pojawi się znowu kamera mojej widzowie Najlepsi ci, co są od sam po początku wiedzą, że kamera zawsze była, ale niestety teraz coś szwankuje, więc jak lekko naciskamy sobie pedał e, sprzęgła, to nic się nie dzieje, więc musimy te 10%, 10% już mamy wciśnięte, wciśniamy 11, dopiero się załącza, nie? Do 80, czy jak wciskamy maksa, to tam też nie robi różnicy, bo do 80 tylko działa. Yy, hamulec ręczny, tu chyba nic nie zmieniałem, a jak zmieniałem, to nie pamiętam, chyba że było zawsze 0 do 100. Ja mam hamulec ręczny, niestety, na przycisku na kierownicy B, czyli G920, musicie zobaczyć, ktoś nie ma, czy ktoś ma G G29, jest podobna, myślę. I tak, skala wibracji, mam na 15, miałem na 5, to było za lekko, na 10 przedstawiałem, wtedy chyba normalnie są na 50, tego nie pamiętam już, ale na 15 u mnie jest idealnie. Okej, okay. skala, forceback, feedback. Czyli prostowanie kierownicy, teraz tak przeczytam, bo już nie pamiętam wszystkiego, wszystkiego mam na 20, żeby nie siłować się za mocno kierownicą, żeby nie szarpało mi też za mocno na wybojach, mam ustawione na 20 i dla mnie to jest jak na razie, jak na razie, tak mówię, to jest idealna wartość, odbija odbicie kierownicy, mam na 50... Czyli dla mnie jest to też równie idealne. A to nie wiem, czy które to było odbicie. Czy to centrujące kierownicy, czy to centrujące, to chyba. No ale właśnie tak mam. Tak, jakby coś... stabilizacja kierownicy mam na 40. Czyli jak nastąpię troszkę wyżej, to wywołują wyższe odczucie ciężkości. Tak? Gdy niższy, tak. Czyli opór podczas sterowania. Raczej. Z tego, ja się tutaj nastawiłem na takie prawdziwy samochód, jak ja mam w życiu, czyli Golf 7, Golf 7 jeżdżę i to były dla mnie jak najlepsze ustawienia, jakie mogłem w ogóle tutaj dać. No są dość podobne do prawdziwego Golfa, którego posiadam. Stabilizacja kierownicy na 40, czyli wyższe wartości tego ustawienia wywołują uczucie ciężkości. Dla mnie to jest idealnie. I tak, podsterowność Forceback... Raczej force feedback, czyli co tu mamy, które były mechaniczne wpływ na... Im wyższa wartość tego ustawienia, tym mniejsza utrata przyczynności przy podsterowności. Mam na 25. Niższa wartość zabrałem większe poczucie podsterowności. Nie wiem czemu tak ogólnie mam, teraz tak przeczytałem, to troszkę bez sensu, jest pewnie mieć wyżej. Ale na razie tak mamy się, u mnie dobrze jeździ, nie? Wyższe wartości zapewniają agresywną reakcję opon przy skrętach i uczucie ciężkości. Niższa wartość ustawia, bo bardziej linią reakcję na zakrętach. Już no, a mam tak, no, ale tu bym chyba podwyższył, nie? Ale będę testować to dalej. Jak na razie tak mi się jeździło najlepiej z tych wszystkich ustawień, które miałem, ale to właśnie pokombinuję. Teraz doczytałem do końca. I skąd obrotu kół 900 stopni, czyli tak jak ma kierownica na całości po prostu stopni, czyli 900 stopni obrotu kierownicy, czyli raz. Dwa i pół. Oj, aż się przestawiło. No i właśnie tak wyglądają ustawienia. Jak kto by się pytał, to już wie. jaka się pojawi już niedługo. Pamiętaj o subskrypcji. Teraz będą się pojawiać chyba części odcinki live. Możliwe, że też wrócą. Pamiętaj, jeśli ci odcinek podobał? Daj lajka, like komentarz. Oczywiście też możesz napisać dla statystyk. Dla statystyk. I widzimy się oczywiście. A suba, jeszcze nie zapomniałem o subie, bo sub to jest buduje mój kanał. Niedługo będzie konkursik na moim kanale. Na. Jakiś kodzik. No co co, widzimy się w następnym odcinku. Yo!